Załóżmy, że mamy funkcję małe f, całkowalną na przedziale od a do b, oraz funkcję duże f, która jest funkcją pierwotną dla funkcji małe f. Funkcją pierwotną, czyli pochodna z funkcji f, duże f, jest równa małe f. Takich funkcji jest nieskończenie wiele. Tutaj nam wystarczy dowolna, a tak naprawdę najlepiej taka ze stałą równą 0. Wówczas zasadnicze twierdzenie rachunku całkowego mówi tyle, że całka oznaczona od a do b z funkcji f od x dx jest równa duże f od b minus duże f od a. To też skrótowo zapisujemy jako f od x i tutaj w granicach od a do b. Jeśli spotkaliście się gdzieś z takim zapisem, to on znaczy dokładnie taką różnicę. I tutaj zauważmy, dlaczego ta stała przestaje być tutaj ważna. W całkach nieoznaczonych wszędzie musieliśmy dodawać tę stałą, o niej pamiętać. W całkach oznaczonych nie musimy, ponieważ nieważne jaką stałą dodamy. Jeśli ją dodamy, no to ona się pojawi i tutaj, i tutaj. Tutaj będzie na plusie, tutaj będzie na minusie, więc się skasuje. Więc najlepiej przyjmować stałą równą 0, żeby sobie życia nie utrudniać. Warto też zapamiętać inną nazwę tego twierdzenia, mianowicie twierdzenie Newtona-Leibnica lub samo Newtona. Jeśli gdzieś się z nim spotkacie, no to właśnie chodzi dokładnie o jedno z najważniejszych twierdzeń rachunku całkowego. Teraz chcemy policzyć całkę oznaczoną od 0 do 1 z funkcji x do trzeciej plus 3x plus 1 dx. Tutaj korzystamy właśnie z tego twierdzenia zasadniczego analizy, ponieważ my znamy całkę nieoznaczoną z tego, mamy całą masę twierdzeń, które pozwalają nam ją policzyć, które zresztą na całki oznaczone też się przenoszą. I co? Wiemy, że całka z x do trzeciej to jest x do czwartej przez 4, z 3x to jest 3 drugie x kwadrat, a z jedynki to jest x. Nie dopisujemy stałej c, ponieważ ona i tak się skasuje. I tutaj piszemy pionową kreskę od 0 do 1, co rozumiemy w ten sposób, że teraz musimy policzyć różnicę. Najpierw pod x podstawiamy 1, to będziemy mieć 1 czwartą plus 3 drugie plus 1. Teraz podstawiamy 0 i widzimy, tu się wszystko wyzeruje. Zatem to jest nasz wynik. Możemy to policzyć 2,5 plus 1 czwarta, 2,75. Teraz chcemy policzyć całkę z e do minus x w granicach od minus 1 do 2 dx. I znowu tutaj korzystamy z twierdzenia Newtona-Leibnica, dzięki któremu wiemy, że całka z e do minus x to jest minus e do minus x. I tylko w granicach od minus 1 do 2. Ja mam taki zwyczaj, że jak tu jest minus, to ja zaczynam podstawianie od tej liczby, ponieważ ją daję z plusem, bez znaku. A odejmuję tę, no bo tak to wyjdzie. Jeśli podstawimy tak normalnie, będziemy mieć minus e do minus drugiej minus minus e do minus minus pierwszej. No to tutaj w tym drugim członie ten minus przy e się skasuje. Czyli mamy e do minus minus pierwszej, to jest e do pierwszej minus e do minus drugiej. Czyli po prostu e minus 1 przez e kwadrat. Teraz chcemy policzyć całkę sinus x od pi szóstych do pi czwartych. To wiemy, że pochodna z kosinusa to jest minus sinus, czyli pochodna z minus kosinus to będzie sinus. Czyli minus kosinus x w granicach od pi szóstych do pi czwartych. Mam tutaj minus, więc zaczynam od podstawiania dolnej granicy bez minusa z przodu. Czyli kosinus pi szóstych minus kosinus pi czwartych. Kosinus pi szóstych to jest pierwiastek z 3 przez 2. Kosinus pi czwartych to jest pierwiastek z 2 przez 2. Czyli od razu tutaj wstawiam pierwiastek z 2. No i to jest tutaj mój wynik. Teraz chcę policzyć całkę z 1 przez x w granicach od 1 do e. No to znowu, ja wiem, że pochodną logarytmu naturalnego z x jest 1 przez x, czyli wstawiam logarytm naturalny z x w granicach od 1 do e. Czyli logarytm naturalny z e minus logarytm naturalny z 1. Logarytm naturalny z e to jest 1, logarytm naturalny z 1 to jest 0. Całka oznaczona na tym przedziale z tej funkcji wynosi 1. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.